Tyś nam wzięła, o Matko, na ranę Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Wszakże Syn Twój, umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosił Twój słodki tytuł, nieustającą Zbawicielką? Ciebie więc, o Matko, nieustającej pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego boskiego Syna, przez wypowiedziane cierpienia Twego serca, o Współodkupicielko, prosimy na Jego ręce, abyś wyprosiła nam u Syna Twego tę łaskę, której każdy z nas tak bardzo pragnie i tak bardzo potrzebuje. Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie podzielić nam wszystkich owocą odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj nam wszelką, o najłaskawsza Matko, u serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie każdy z nas pokornie prosi, a my z radością wychwalać będziemy Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen. Dziękuję.
Doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
jeśli wychodzi za mąż, nie grzeszy. Tacy jednak cierpieć będą udręki ciała, a ja chciałbym ich wam oszczędzić. Mówię wam, bracia, czas jest bliski. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żonę, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy to płaczą, tak jakby nie płakali. Ci zaś, którzy się radują, tak jakby się nie radowali. Ci zaś, którzy nabywają, tak gdyby nie posiadali. Ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. Oto słowo Boże.
które pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Podobierwa tajemnica, która